byśmy rozpoczęli od projektu punktu 8. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Propozycje. Państwo radni mogą tutaj wnosić swoje uwagi i zastrzeżenia. Podatek od nieruchomości w 2017 w tym roku mieliśmy stawkę 0,75 groszy za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Obecnie Ministerstwo Finansów wyliczyło tą stawkę na poziomie 0,77 grosza i proponuje tą stawkę utrzymać. W zeszłym roku podatek od prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy był w wysokości 21,50. W zeszłym roku minister finansów już tą maksymalną stawkę dał na 22,66 groszy. W tym roku zwiększył w stosunku do roku ubiegłego na stawkę 23,10 groszy. Ja proponuję stawkę 22 zł za metr kwadratowy. To jest wzrost tego podatku o 50 groszy. Od prowadzenia działalności związanej z obrotem materiału siewnego tutaj zawsze mieliśmy pełną stawkę ministra finansów. W zeszłym roku to było 10,59, w tym roku jest 10,80. Proponuję tą stawkę utrzymać na tym poziomie. Stawkę związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. W zeszłym roku była ta stawka 4,61, w tym roku 4,70. Tutaj wzrost o 9 groszy, też proponuję tą stawkę 4,70. Od pozostałych, w tym zajmowanych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, w zeszłym roku uchwałą gminy była to stawka 5,80. Minister finansów w zeszłym roku już proponował 7,62. W tym roku proponuje 7,77 złotego. Ja proponuję 6,50. Z tego względu, że no, zaczynają nam się w tym podatku bardzo mocno rozszerzać widełki między stawką maksymalną, a tą, którą my mamy na gminie. I tutaj wzrost tego podatku byłby 70 groszy. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W zeszłym roku stawka na gminie obowiązywała 85 groszy. Minister finansów określił to na 89 groszy. W tym roku minister określił tą stawkę 91 groszy. Proponuję od działalności gospodarczej za grunty 88 groszy. Tu jest wzrost o 3 grosze. Pod wodami stojącymi zawsze mieliśmy tą maksymalną stawkę w zeszłym roku 4,54, w tym roku 4,63, także proponuję 4,63. Pozostałych, w tym za zajmowanie na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, w zeszłym roku mieliśmy 40 groszy, minister finansów w zeszłym roku proponował 47 groszy, w tym roku 48 groszy, tutaj proponuję 45 groszy za metr kwadratowy. I niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, tutaj takich obszarów na terenie gminy nie mamy. W zeszłym roku przyjęliśmy maksymalną stawkę 2,98 i w tym roku też proponuję maksymalną stawkę 3,04 za metr kwadratowy powierzchni pod obszary objęte rewitalizacją. Proszę, czy są jakieś pytania? Ja mam takie, bo tutaj mi się to wszystko podoba, oprócz dwóch pozycji. Wszędzie jest 2% wzrost. Tradycyjnie. To, co minister finansów proponuje. No, a tradycyjnie zawsze kwestionuje te pozycje, to jest pozycje tutaj 1D, związanych, nie, 1E, gdzie jest wzrost 12% oraz pozycje tutaj 3C, gdzie jest wzrost 13%. I tutaj to ja... Moja propozycja dąży do tego, no jest powiedzmy, tu rozbieżności akurat w tym nie mamy, no ale burmistrz przewidział 13% wzrostu,
Ja bym powiedzmy powiedział te 2% wzrostu ministra plus te 10 na pół. Tak, żeby, bo 10 jest dodatkowo więcej aniżeli. I w tym pozycji, ja gdzie od pozostałych budynków proponowałbym zamiast ten 12% 7% wzrost. To jest kwota 6,21. I przy tych gruntach zamiast 13% proponowałbym 8% i kwota by była nie 0,45, a 0,43. Ja rozumiem, no, to przy tej pozycji 3C, przy gruntach, my tylko zwiększamy o 5 groszy. Nie o no, 5 groszy, no, ale stanowi to 13%. Ja wiem, no procent, no, procent, procent tak, że to jest 5 to, groszy, jeżeli... A ile takich gruntów jest? Można no trochę jest. No jest, to jest... Bo to jest od metra kwadratowego. Pytanie, Pani Basia, chciałam zapytać. Panie Burmistrzu, tak dokładnie. Co to jest właśnie w punkcie C od dołu, nie? Tak. Odpłaty statutowej działu pożytku publicznego. Co w to wchodzi? No wszystko. Wszystko to, co... Wszystkie grunty, które mają prywatni właściciele. Nie będący rolnikami. Nie będący rolnikami. Tak jak biblioteka Osiry, to wszystko. Nie, mieszkańcy. Mieszkańcy. Tylko to jest kwestia zasadnicza, że jeżeli mówię, podnosimy o 5 groszy podatek, jeżeli ktoś ma powiedzmy 500 metrów działkę, to teraz szybko. 25 zł podnosimy podatek na rok. No, no ale musimy powiedzieć, jak ktoś ma 5000 metrów. A to już stać go na niego. To jest pół hektara, nie? To jest pół hektara. Mają takie działki, bo już stają. To już przeważnie i go stać, i albo jest rolnikiem. Działka mieszkaniowa rzadko kiedy. No, 300, 400, 500 metrów działka budowlana to jest. No, do 1000. To mówimy o działkach budowlanych, ale pozostałe grunty również to dotyczy, nie? No, jakieś ogrody. Jakie ogrody, czy coś takiego. Morgę pani ma ziemi i od tego pani płaci tam 2500 metrów kwadratowych, no 5 groszy więcej powiedzmy. No 5 groszy trudna, na papierze to mówię, a w metrach to robi. No przy 100 metrach to jest 5 zł. Pan Andrzej co proponował w tych punktach, ja bym też jeszcze dwa słowa przewożyłem. No to stanowi te 68%, nie? Tak? No, jeszcze by przeszło. No co to? 4,30, a przy tym też burmistrz proponuje no, 6, podzielić 6, na pół. 45 groszy na no pół i zrobić. Komputer mi zaszaleje. No. 42,5 grosza. 2,5 grosza. No nie, no nie, mówię, zaokrąglę. No 5 groszy bym zostawił, tu już na nie, ale nie to jest 13% tego. No, skoro... Nie, pan na procent. Podatki i śmierć. No, może są jeszcze jakieś pytania do tego akurat, czy propozycje? Nie ma, wobec tego może przegłosujemy tą propozycję ze zmianą punktu pierwszego. Ale nigdy nie mówi, że żeby podatek rolny obniżyć całkowicie. 6,30 i tu kolega też by do tego się przychylił, tak? Tak, do tego się przychylił. Kto za tym jest o przyjąć tą stawkę 6,30? Z Państwa jest za? Kto zaraz głosuje? 6,30. 7 było za, ja się nie głosował, tak? 7 za dużo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja bym za tą wersją. Ja proponuję zrobić na drugą wersję do przegłosowania, kto jest za tą wersją, kto jest za tą wersją, ewentualnie kto się wstrzymał. Na tą dobrze. Jeszcze ta propozycja tutaj pana Andrzeja. To była, że który to była? To była przedostatnia. Punkt trzeci, pozycja C. I tu była propozycja twoja na 4,043. 3. No tutaj ja będę wstał. Przegłosujemy. 0,45 groszy. Przegłosujemy poprawkę proponowaną przez pana Andrzeja. Jeszcze raz w punkcie trzecim, podpunkt C, pan Andrzej proponuje 0,43 grosza. Kto z Państwa jest za przyjęciem przez proponowanej tej zmiany? Raz, dwa, tak. Dwie osoby są za. Kto jest przeciw? 6. 6, tak? Kto się wstrzymał? Przyjemny wstrzymał.
Dziękuję. Poprawkę od 36 głosami za. Przeciw, znaczy się zmianie. Przechodzimy do punktu 10. Wobec tego projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu rzepa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok. Bo w zeszłym roku na terenie gminy obowiązywał podatek 52,44. To przepraszam, bo to obowiązywało 2 lata wstecz też, nie? Także, bo my przyjęliśmy zasadę, że zachowujemy ten poziom, ale w tym roku proponowałbym przyjąć maksymalną stawkę GUS-u z tego względu, że jest różnica 5 groszy. A ile maksymalna wynosi? 52,49. I wtedy jakbyśmy przyjęli tą maksymalną stawkę, no nie potrzebujemy podejmować uchwały. Uchwały. Trafiliśmy. Rolnicy niech się wypowiedzą. Nie, może pan kolega nie wniesie o obniżenie? Uważam, że tutaj faktycznie to, co Włodzisz mówi, nie ma sensu podejmować uchwały. Nie ma sensu. Czyli dbanie tylko o własny interes. Nie własny interes, mamy o interes. Mamy propozycję utrzymania tej stawki, co w zeszłym roku. Ale przy wzroście o 5 groszy to jest niespełna 13 zł, 13 groszy na hektar przeliczeniowy. Ten wzrost by nastąpił. Także no nie wiem, no możemy się w tym paru bawić, ale no proponuję tutaj tą maksymalną stawkę. Przyjąć maksymalną stawkę i wtedy nie podejmujemy uchwały. No, i tak samo przy tych budynkach. Wobec tego głosujemy tą propozycję pana burmistrza. Też za przyjęciem maksymalnej stawki 52,49 groszy. Na głosów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Też jesteśmy w takim dylemacie. Wody Polskie, które przejmują, przypuszczam, że 2018 przejmują opiniowanie taryf. No, jeszcze się nie ukonstytuowały, uchwałę musimy o taryfach podjąć. No naprawdę głębokiej w analizie wniosku taryfowego, który był złożony 20 września do Rady, no napisałem wniosek o obniżenie taryf w stosunku co do ścieków. Bo co do wody, no nie miałem jakichkolwiek argumentów, żeby tą stawkę obniżyć. Powiem tak, obecnie obowiązująca stawka jest 3,80, mówimy netto, za metr sześcienny wody. 3,80, tak? 3,80 netto. I tu ta stawka też jest netto, 3,95, nie? 3,95 jest też stawką netto. Także te 15 groszy, tutaj jest wzrost do poprzedniej taryfy. Także tutaj w stosunku do poprzednich taryf abonament zostaje na tym samym poziomie. Zwiększamy jedynie stawkę za wodę o 15 groszy. Jak już jesteśmy przy tej dyskusji, chciałem się dowiedzieć, jak postępują przyłącza na terenie sołectwa Chmielinka, Grońska. Nie ma żadnych i tu. No bo tu jest, ja widzę burmistrz, widzi możliwości, żeby utrzymać cenę tej I tutaj na mój wniosek i na moje argumenty prezes przystał, że gmina dołoży wszelkich starań, żeby minimum o 6-10% zwiększyć w stosunku do tego roku. Możliwość przyłączy ma około 500 mieszkańców. Czyli rozumiem, burmistrzu, że to jest kolosalna rezerwa. Czyli wejdziemy w kwestię nakazową, tak? Gmina będzie przyłączać na swój koszt i go obciążać. To jest powiedzmy pierwszy kwartał 2018. W tym roku jeszcze pójdą
Nie, no, gmina robi na swój koszt i te coś ciągnęło. No później posąda się. No ale taka jest kolej rzeczy, jeśli nie chce dobrowolnie. Znaczy nie, no będziemy tak mobilizować. Innej możliwości nie ma. Jest kwestia jedna, jak trochę się dorobimy z budżetem, z tym wszystkim. No chcę powołać komisję. Komisja będzie odpłatna, która będzie inwentaryzować szamba, które zostały wcześniej pobudowane, nie są zinwentaryzowane. No było tu zobowiązanie się gminy Lubrzeń do tego, że no, zwiększy administracyjnie, tak w moim piśmie było to ładnie nazwane, ale nie mogło. Możliwość przyłączy, co zwiększy też ilość wpływu gotówki do zakładów gospodarki komunalnej, a proponowana pierwotnie stawka była w tym roku 8,77, według kalkulacji wychodziła 9,99. No i tutaj żeśmy udowodnili, że jednak te 9,10 zł, no to jest tą stawką optymalną, która przy 50-60 przyłączach gwarantuje, że oczyszczalnia ścieków nie będzie na minusie. I tutaj stawka 9,10 zł to jest ta taryfa, mówimy tu o kwotach netto. To jest to, co już po korekcie taryfowej stawka za metr sześcienny odprowadzonych ścieków to jest 8,23. Na poziomie z ubiegłego roku? Nie, nie jest na poziomie ubiegłego roku, jest wzrost o 30 groszy. To co robi? O 30 groszy. Nie, 8,23. I to będzie ta netto? Właśnie, jaka różnica na netto? Czyli do opłacenia 40. No. To wielkie liczenie. 40 groszy więcej będziemy płacić za kubik ścieków. Więcej. Za 1000. Brutto. Brutto. No, co płacimy? To fakt, co trzeba wyjąć z kieszeni i zapłacić. 40 groszy. No, bo mówisz, że... A dopłata jest stała. Na prezesie, żeby zostawić stawkę... Nie. Nie. Obniżył stawkę z 9,99 na 9,10. Pod warunkiem, że gmina będzie pod warunkiem, że nakazywać, że podejmie kroki, ażeby te osoby, jak w Mielinku czy żeby zwiększyć Zymbowie, ilość dopływu ścieków, a ten sam nie jest kwestia błędnego koła, że nie podłączają się, bo podwyższamy to błędne koło z tego, że nie mamy służb, które kontrolują prawidłowy wywóz nieczystości. Ale to naprawdę obiecuję, że... De facto musimy coś z tym zrobić, bo inaczej naprawdę będziemy płacić... Bo no, ci, którzy są podłączeni, no są trochę ukarani tymi, którzy mają szamba z dziurawek i nie wiadomo... No, ale jest, jedna zasadnicza sprawa, ja ostatnio chodzę... Ja ostatnio chodzę na zakupy, czy ktokolwiek robi jakąś rewolucję, jeżeli kupowałem maszę na poziomie 5 zł, teraz płacę 9 zł. Za kostkę? No nie, lekarz. Jeżeli ja, co prawda nie wiem czy to nas dotyczy, tak, ale jeżeli czytam, że Kajzerka zdrożała o 50% w stosunku do roku ubiegłego, a to jeszcze nie jest koniec podwyżki, gdzie są ludzie. My tu o 15 groszy będziemy chodzić na... Tylko to jest to, że gdzie ludzie przyjdą, tych, co podwyższają masło, to nie znajdą. I nie znajdą. A jak chcesz, to nie chcesz. No wszystkie podwyżki są jakąś wartością dla ludzi. Ponad 100 tysięcy gdzieś dostanie więcej. No teraz decyzja jest nasza, musimy to podjąć. Proszę o opinię na temat projektu. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią o tym projekcie? Są
zrobić. Bo się wstrzymał. Nie, jeszcze dokładnie. No trzeba ściągać te pieniądze z wszystkie połączone. Przechodzimy do 14 punktu, który uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Lwówek, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunku częściowego lub całkowitego zwolnienia od proszonych opłat. Teraz w stosunku do tego pierwowzoru różnica jest taka, że opłata za żłobek, wtedy za wyżywienie, była płatna w dołu. Teraz pani dyrektor sugeruje, żeby ona była tak jak opłata za pobyt dziecka, płatna z góry i ewentualnie jak są, bo tutaj jest opłata za każdy dzień, jak są nieobecności, to potem przy miesiącu się zrobi. No tak sugerowała, tak jej jest wygodnie. W związku z tym, no jeżeli tak chce, no to czemu nie? I tam zlikwidowaliśmy, bo tam mieliśmy jeszcze zniżkę, że jak jest drugie i trzecie dziecko, to na drugie dziecko jest 25%, na trzecie dziecko było 50%. No to też zlikwidowaliśmy, bo jak mamy trójkę dzieci, to jest karta dużej rodziny, więc to i tak był tak. Podnosimy tak jak było maksymalnie 10 zł, nie? No, także tutaj to się jest. Się zmieniło, to była akurat to zapisy. No. Tylko płatne z górą, Dobrze, to czy są jeszcze jakieś pytania? Tu jest kwestia, że te mówię 160 zł będziemy utrzymywać. Tak długo, dopóki będziemy korzystać z projektu małych. No dzielimy się tymi pieniędzmi z Urzędu Wojewódzkiego. A przypuszczam, że jeżeli bez tego dofinansowania, czy ten projekt nie przejdzie, czy inne kryteria zrobią, no to wtedy w granicach 200-220 zł. Tak wychodzi mniej więcej kalkulacja, co też nie zmienia. 200 zł. 200 zł. Jeśli w domu dobrze i McDonald's, to nie starczy na dzień. A tacy mali nie jest. Nie, to nie jest drogi żłobek, bo przecież w 9 żłobkach i tak dalej, to jest 800. Mówię, póki mamy dotację, która uzupełnia przychody, dzielimy się tą dotacją z... Pełna obsada z ciekawości. Pełna obsada, tylko liczba dzieci na zajęciach z dwóch oddziałów jest w jednym, no chorują. Już na to, ale pełna obsada jest. Wina rodziców. Dziadków też. Tak, zaraz dalej tobie po drodze. Kto jest za przyjęciem proponowanej projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. 5 minut przerwy zrobimy w szybkim tempie. 5 minut, no to jest fizjologiczne. Dlatego tutaj trzeba te podwyżki trochę może przyhamować na przyszły rok, a bardziej iść w tą egzekucję tego przyłączania się. Znaczy, jeżeli mówię, podejmiecie decyzję, że mam wystawiać nakazy, a nakaz się wiąże z egzekucją, nakaz się wiąże z tym wykonaniem prac zastępczych. Ale musimy tak. Tylko jest kwestia jedna, że wtedy musimy zabezpieczyć 200-300 tysięcy na te przyłącza i później wyegzekwować od właścicieli. A nie byłoby łatwo zrobić tak, że zbadać szampa i powiedzieć, że spełniamy wymogi. Tylko fajnie się daje, tylko potem ciężko się ściągnąć. Możemy wszcząć procedurę, ale procedura się wiąże z tym, że na końcu tej procedury jest nakaz. Do tej pory trzy wysłane ponaglenia na Brudki, Brody, Pakosław według mnie spełniły wymogi i tak radna mówi, jest 90% tych, którzy mieli możliwość podłączenia, jest podłączone.